Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym spotkaniu live. I temacie, z którym dzisiaj do Was przychodzę, zastanawiam się, czy dobrze mnie słychać tylko. Zapomniałam podłączyć sobie słuchawek. Dajcie mi znać, czy dobrze słychać, czy nic nie szumi, nic nie zakłóca przekazu, który dla Was przygotowałam, bo dla mnie to jest bardzo ważne. I tylko sobie włączę muzykę. Cześć Paulina, cześć kochana. Na samym początku sobie chwilę damy taką na rozkręcenie, aż wszyscy się pojawią. Cześć Jolu. Bo potem jak już wejdę w temat, który dla Was przygotowałam, to chciałabym pozwolić sobie na to, żeby zanurzyć się w to, bo mam kilka bardzo ważnych punktów do przekazania i ważne jest dla mnie, żeby to wszystko zostało przekazane dla Was. Początkowo chciałam zrobić z tego warsztat, ale pomyślałam, że zacznę od live'ów, więc będą dwa live'y. A prawdopodobnie dwa live'y. Dzisiaj będzie pierwszy i w następnych dniach pojawi się druga część. I w tych live'ach chciałabym Wam dać kilka wskazówek, opowiedzieć Wam również od strony trzech aspektów, czym jest tak naprawdę relacja toksyczna, o co tak naprawdę chodzi w tej relacji toksycznej, po co my w takie relacje wchodzimy, w jaki sposób my możemy z tej relacji wyjść, po czym my poznajemy, że to jest relacja toksyczna. Opowiem też Wam o... Chwila, bo zastanawiam się, czy moje dziecko przypadkiem nie przyszło. Okej. Live'y, w moim życiu live'y z dziećmi to jest wyzwanie. Ponieważ potrzebowałam się nauczyć, może nie nauczyć, potrzebowałam zaakceptować to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy podczas live'u. I trzeba brać pod uwagę różne ewentualności. Moja starsza córka właśnie spędziła czas na lodowisku cały dzień. Więc tak nasłuchuję, bo może zapomniała klucza, żeby wejść do domu. Ale okej, będzie mocniej uderzać o drzwi najwyżej. Dobrze. A więc, dzień dobry, cieszę się, że się zbieracie, temat jest bardzo ważny. Dzisiaj jest 13 lutego i nie bez powodu ten live jest dzisiaj. Ten live jest dzisiaj, ponieważ jutro jest wyjątkowy dzień. Jutro są walentynki, ogólnoświatowy dzień zakochanych, jakże ważny dzień, w którym każdy z nas pragnie być z ukochaną osobą razem. Gdzie każdy z nas pragnie mieć kogoś takiego obok siebie, albo przynajmniej przez bardzo wiele lat życia byliśmy w takiej przestrzeni, gdzie fajnie byłoby mieć kogoś, fajnie byłoby od kogoś dostać kartkę, fajnie byłoby od kogoś dostać kwiaty, fajnie byłoby od kogoś dostać jakiś mały gift i usłyszeć, że jesteśmy ważni, że jesteśmy kochani, że jesteśmy absolutnie najważniejsi na świecie. I nie bez powodu, tak jak powiedziałam, nie bez powodu to wszystko się dzieje i pewne rzeczy pojawiają się w mojej przestrzeni, ponieważ to bardzo mocno się ze sobą łączy. I tak jak bardzo każdy z nas pragnie być tak mocno, bezwarunkowo kochanym, tak to pragnienie w pewnym momencie sprawia, że decydujemy się na wejście w relacje, które nie do końca są właściwymi dla nas relacjami. I tu słowem właściwymi to jest takie trochę kolokwialne słowo w tym akurat zakresie, ponieważ te relacje, one wydają się dla nas niewłaściwe, ponieważ sprawiają nam wiele bólu, sprawiają nam wiele krzywdy, powodują, że bardzo mocno cierpimy i że bardzo, bardzo trudno jest nam z tych relacji wyjść. A kiedy z nich wyjdziemy, zdarza się, że wpadamy w kolejną, bardzo podobną albo jeszcze gorszą relację. Teraz skąd to się bierze, dlaczego tak się dzieje? A skąd to płynie, jak zacząć, jak wyjść z tego, od czego w ogóle zacząć, w jaki sposób można sobie pomóc i w jaki sposób można określić, czy to, gdzie ja jestem, to jest toksyczna relacja. I czy toksyczność, czy w ogóle toksyczność relacji jest rzeczywiście tym, co na wielu
w wielu miejscach, na wielu portalach, na wielu grupach przedstawiane jest to jako jednostronna toksyczność, czyli jedna strona jest toksyczna, a druga strona jest niewinna, tak bym to nazwała. Czyli jest kat i jest ofiara, jest sprawca i jest ta osoba, która cierpi, jest ten, który robi krzywdę, czy ta, która robi krzywdę, i ten, który lub ta, która tą krzywdę na sobie odczuwa. I ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak to wygląda z mojego wglądu, z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia na przestrzeni wszystkich lat, tak naprawdę całego mojego życia, czyli nie tylko tego, czego się dowiedziałam z różnego rodzaju warsztatów, czy przepracowanych własnych doświadczeń, czy książek, czy webinarów, czy kursów, ale także z ogromu wglądów, których doświadczyłam, przygotowując się także do tego dzisiejszego live'u dla Was, ponieważ tutaj też pewne rzeczy nowe się pojawiły, i przeglądając również wszystko to, co gdzieś pojawiało się w internecie. Z ciekawości chciałam zobaczyć, czym jest toksyczna relacja, jak ludzie określają ten aspekt związku. No i o tym będę Wam też opowiadała, bo dla mnie nic nie jest jednostronne. Dla mnie nic nie jest jednokierunkowe. Dla mnie, mówię tutaj o swoim spojrzeniu, każdy aspekt, każda relacja ma dwa końce, dwa bieguny, i żeby w ogóle była relacją, to dwie osoby potrzebują w jakimś stopniu, na jakimś poziomie wyrazić zgodę na to, by do tej relacji wejść. To, co się dzieje potem, różne rzeczy dzieją się. Czasem są to szczęśliwe relacje, czasem są to bardzo dramatyczne relacje. Natomiast na samym początku te dwie osoby potrzebują zwyczajnie wyrazić zgodę na to, by w tej relacji być, i nie są one dziećmi. Nie są one dziećmi, kiedy wchodzą w tę relację. Natomiast to, co jeszcze gdzieś się zauważa, pewien trend, który określa, że tylko jedna strona jest odpowiedzialna za toksyczność, w moim poczuciu jest trendem, który jest bardzo mityczny i zupełnie nie mający pokrycia z rzeczywistością. Na początku w jakimś stopniu może on pomaga, żeby wykaraskać się i wyjść, natomiast docelowo prawda jest zupełnie inna, ponieważ nie istnieje toksyczna relacja, jeżeli dwie osoby ze sobą w jakiś sposób nie rezonują. I to znaczy, że ta toksyczność najczęściej jest dwustronna, tylko każda z tych osób w innym aspekcie tą toksyczność dla siebie przejawia. I owszem, jedna może cierpieć poprzez przemoc, druga może otrzymywać tą toksyczność w drugą stronę. Obie osoby najczęściej w jakimś stopniu ze sobą muszą rezonować i muszą tańczyć wspólnie w tym tańcu i w tej relacji, żeby to nastąpiło, żeby w ogóle można było mówić o związku, o relacji, ponieważ tak jak powiedziałam, nikt nie jest dzieckiem, nie mamy 5 lat, nie mamy 10 lat, nie przychodzi do nas drugi 10-latek z pistoletem do głowy i nie mówi nam: od teraz będziesz moją dziewczyną, albo od teraz będziesz moim chłopakiem, i finał, i kropka. My się na to świadomie godzimy. Świadomie godzimy się na wejście w relację, a nieświadomie odgrywamy w niej pewne role. Okej, kochani, to teraz się z Wami wszystkimi przywitam, z wszystkimi, którzy się pojawiliście, zanim przejdę dalej. Cześć Łukasz, witaj Regina, cześć. Cześć Sebastianie, cześć Adriano, witaj Jolanto, dzień dobry, cześć Aniu, witaj Ewa, cześć Teresa. Dziękuję Jolanto, dziękuję kochana, cieszę się, że zostaniesz z nami, witaj Jolu. Dzień dobry Dorota. Łukasz pisze, to moje pierwsze walentynki, kiedy nie ubolewam nad byciem singlem. Świetnie. Super, więc odkrywasz miłość do samego siebie i relacje ze sobą prawdopodobnie. Witaj Tomaszu, cześć Agnieszko, cześć Regina. Doświadczam na własnej skórze toksycznej relacji i nikt w tamtym momencie nie pomógł. Tak, o tym będziemy też mówić. Fajnie jest uznać partnera za toksyka, a siebie za biedną ofiarę. Ciekawa weryfikacja tego spojrzenia miałem w związku sprzed kilku lat, gdzie oboje pasowaliśmy do kryteriów obu ról. No właśnie. Cześć Teresa, witaj Sylwia. No właśnie, to tak właśnie wygląda. A więc kochani, czym jest toksyczność? Samo określenie toksyczności
Samookreślenie toksyczności to tak naprawdę pewne zatruwanie. Zatruwanie, gdzie jest toksyna i jest obiekt, który jest zatruwany. Gdzie ta toksyna wpływa tak naprawdę na dany aspekt i zatruwa tą daną przestrzeń. To może być obiekt martwy, to może być obiekt żywy, to może być człowiek, to może być roślina, to może być zwierzę. Natomiast toksyczność polega przede wszystkim na tym, że musi być toksyna jakaś. Toksyna, która uwalniana jest w przestrzeń w kierunku tego aspektu i w ten sposób następuje zatruwanie. Natomiast nie działa to w ten sposób, że jedna osoba jest tą toksyną, a druga osoba jest tą, która dostaje toksynę. Tą toksycznością są pewne zachowania, pewne reakcje, pewne działania, pewne rzeczy wysyłane od jednej osoby do drugiej i od drugiej osoby do tej pierwszej. I to tworzy swoistą toksyczność. I czasem jest to bardzo delikatne, bardzo subtelne zachowania, które są praktycznie niezauważalne na samym początku. Czasem te zachowania są tak minimalne, że naprawdę trudno jest je dostrzec, natomiast po pewnym czasie one zaczynają przebierać na sile. Toksycznych relacji i rodzajów toksycznych relacji jest tak ogrom, że gdybyśmy mieli je zaklasyfikować, to moglibyśmy gdzieś ujednolicić jakieś konkretne rodzaje, jakieś konkretne grupy. Natomiast dla mnie, z mojego patrzenia, dla mnie toksyczność to jest moment, toksyczna relacja to jest relacja, w której ja zwyczajnie zaczynam obumierać. Jeżeli ja czuję, że umieram, choruję lub obumieram w danej relacji, to dla mnie jest to wystarczające do określenia, że jest to toksyczna relacja. I więcej mi nie trzeba. I teraz z całą odpowiedzialnością po mojej stronie dla mnie bardzo ważne byłoby to, by spojrzeć na to tylko na mój aspekt na samym początku. Nieważne, co mówi się i nieważne, jak górnolotnie i duchowo można spojrzeć na to w trzech przestrzeniach, o tym będę jeszcze też mówiła, absolutną podstawą jest to, by oddzielić swoją przestrzeń i to, co ty czujesz i jak ty się czujesz w danej relacji, od tego, co wiesz, jaką masz wiedzę, czego się nauczyłeś, czego się nauczyłaś, ile warsztatów odbyłeś, ile wglądów zaliczyłeś, to nie ma żadnego znaczenia. W początkowym czasie potrzeba zachowania, gdzie bierzesz siebie za fraki i patrzysz na to, co się z tobą dzieje, odcinając się zupełnie i absolutnie nie usprawiedliwiając drugiej strony jakimikolwiek hasłami duchowymi. Ponieważ dla mnie najgorszą krzywdą, jaką możemy sobie zrobić, i to jest taka ogromna pułapka, kiedy osoby wchodzą w rozwój osobisty, i kiedy pracują ze sobą i zaczynają odkrywać pewne schematy, pewne mechanizmy, czytać książki, chodzić na warsztaty, najgorszym kuku, które możemy sobie zrobić, to przyjmowanie już całej wiedzy i co ja już powinnam, a czego ja nie powinnam, będąc na poziomie, na którym jestem. No na tym poziomie, no to ja przecież wiem, że przecież to chodzi o aspekt duchowy, że my musimy pewne rzeczy przepracować i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniałe i to jest cudowne i ważne i prawdziwe, ale nie na samym początku. Nie na samym początku. Na grupie Totalna Transformacja Życia dzisiaj zadałam pytanie, co się stanie, jeśli zamienimy słowo trauma na doświadczenie. I pojawiło się kilka niesamowicie ważnych komentarzy, za które bardzo Wam dziękuję, ponieważ te komentarze były naprawdę niesamowite, które jakby rozciągnęły ten aspekt szerzej. I na samym początku jest tak, że jeżeli umniejszymy czemuś, wówczas trudniej będzie nam z tego wyjść.
trudniej będzie nam postawić granicę. Trudniej będzie nam zobaczyć, gdzie ta granica jest. To zacznie się zacierać i będziemy mieć taki miszmasz, takie kołysanie się, taką chwiejność. Nie będziemy wiedzieli, czy my mamy do tego prawo, czy my do tego prawa nie mamy. Czy my naprawdę jesteśmy w takiej toksycznej relacji, a może mi się tylko wydaje, bo przecież tak naprawdę to nie mam żadnych na to dowodów. Bo o ile w toksycznej relacji, o ile w relacji dochodzi do przemocy fizycznej i mamy dowody na naszym ciele, namacalne, co nie zawsze też jest wystarczające, ale jednak widzimy ślady, o tyle jeśli dochodzi do przemocy psychicznej, to tutaj jest bardzo trudno to rozdzielić. I jeżeli jest to przemoc psychiczna, która odbywa się za zamkniętymi drzwiami domu, nikt tego nie widzi, to mamy tylko do dyspozycji to, co się z nami dzieje i jak my się czujemy. Teraz w moim życiu ja doświadczyłam absolutnie dramatycznych dwóch takich relacji, które całkowicie wyniszczyły mnie psychicznie i fizycznie też. I te relacje, z tych relacji było mi bardzo, bardzo trudno wyjść. Było tak trudno, że przy pierwszej potrzebowałam wsparcia, pomocy, przy drugiej zajęło mi to kilka lat i również potrzebowałam pomocy, by mi pomogła osoba, która mnie wówczas prowadziła. Toksyczność, jak każda rzecz, tak jak zjadamy toksyczny pokarm, który jest minimalnie zatruty, dokładnie tak samo to działa, ten mechanizm dokładnie tak samo działa w relacji. Czyli ta toksyna, jeżeli jest delikatnie uwalniana, to ona na samym początku może powodować w naszym ciele taki dyskomfort. Czujemy, że coś jest nie tak. Czujemy, że coś jest nie tak, ale trudno jest nam powiedzieć jeszcze co. I ponieważ ta toksyna jest uwalniana powolutku i tak jak w pokarmie, z pokarmem jest dostarczana ta toksyczność, nasze ciało przyzwyczaja się trochę do tego i zaciera się ta granica. Jeżeli jest to robione naprawdę w subtelny sposób i coraz większe, i coraz większe, i coraz większe dawki, w pewnym momencie już nie wiemy, jak to jest bez tej toksyczności. Zaciera się nam granica bardzo mocno. Jesteśmy jedyną osobą, która może to określić. Nikt nie przyjdzie i nie powie nam: słuchaj, ty jesteś w toksycznej relacji, musisz z tego wyjść. A nawet jak ktoś nam to powie, to i tak jest to w większości sytuacji niewystarczające. Zupełnie niewystarczające. Dlatego tak bardzo wiele osób tkwi w takich relacjach. I dlatego tak bardzo trudno jest wyjść z tych relacji. I teraz w którym momencie w ogóle i co tak naprawdę wpływa na to, żebyśmy my wyszli z takiej relacji? Z mojego doświadczenia, nie tylko mojego życiowego doświadczenia, ale także z mojego doświadczenia osób, które prowadzę i na warsztatach, i na sesjach, i mentoringu, tak naprawdę możliwe wyjście z toksycznej relacji następuje tylko w jednym momencie. I nie ma tutaj żadnego wskaźnika siły przemocy, która się odbywa. Ten moment jest bardzo indywidualnym momentem i ten moment jest naszą decyzją. Naszą decyzją, kiedy mówimy stop i decyzją, w której uznajemy: to musi się skończyć. Teraz ta decyzja, którą podejmujemy, to nie jest tak, że ta decyzja, że ona tylko będzie, że ona będzie wystarczająca. Już to jest pierwszy krok. I to jest najczęściej tak, że gdzieś się przelewa czara. Mała kropelka przelewa czary goryczy.
I to może trwać latami, to może trwać dekadami, zanim my zdecydujemy o tym, że już wystarczy. I w momencie, w którym decydujemy, że już wystarczy, kiedy podejmujemy tę decyzję, mimo że ją podejmujemy, to zaczyna się tak naprawdę proces, długi proces wychodzenia z takiej relacji. Długi z wielu przyczyn. Jedną z najważniejszych przyczyn, dlaczego on jest długi, jest to, do czego nasze ciało się przyzwyczaiło, czyli do toksyczności, która przez cały ten czas była nam dawana. I my się do tego przyzwyczailiśmy. I ta toksyczność, czym jest tak naprawdę ta toksyczność? Tą toksycznością jest samopoczucie, które my mamy, czyli huśtawka emocjonalna. To są górki i dołki. To są cudowne, wspaniałe chwile i ekstremalnie dramatyczne. To są momenty, w których nie wiemy, czego się tak naprawdę spodziewać. Ciągłe życie w takim niewyobrażalnym, absurdalnym wręcz stresie i lęku. Jak jest dobrze, to jest tak dobrze jak w niebie, a jak jest źle, to jest tak źle jak w piekle. Albo jest nijak i bardzo źle. Albo jest w ogóle nijak i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić i nie wiadomo w ogóle, co miałoby być powodem do rozstania. Ja się czuję w tej relacji źle, ale nie wiem, co jest tak naprawdę tym powodem. Jest również utrata poczucia własnej wartości, czyli moja wartość, to kim ja jestem. W 100% zależy od tej osoby, od jej zdania, od jej słów, od tego, co ona powie, od tego, co ona myśli na mój temat. Jedno skrzywienie, jeden krzywy uśmiech w moją stronę i cały mój dzień leży w gruzach. Jedno słowo krytyczne, rzucone w moją stronę i biegnę się przebrać, bo źle wyglądam, bo nieodpowiednio się ubrałam. To także moje samopoczucie, które zależy od tej osoby. I przede wszystkim poczucie, że źle się czuję przy tej osobie, ale nie wyobrażam sobie życia bez niej. To wszystko podsumowałabym i zebrała właśnie w jedno takie hasło, czyli bardzo powolne umieranie. W pewnym momencie budzimy się i nie wiemy, kim jesteśmy. Jakbyśmy stracili naszą zupełnie tożsamość. Nie wiemy już, co lubimy. Nie wiemy, czy to, co lubimy, to jest nasze, czy to jest jej i jego. Nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, co możemy, co wolno. Mamy wątpliwości, co wolno. Mamy poczucie, że powinniśmy się zapytać, czy możemy to, czy możemy tamto. Bardzo często zdarza się, że trafiają do mnie osoby, trafiają do mnie kobiety, przede wszystkim kobiety. U kobiet to jakby mocno dominuje, które pytają mnie o sesję, pytają mnie o możliwość poprowadzenia i pytają potem, jak to wygląda. Na końcu dowiadują się, jaka jest kwota i mówią, to ja porozmawiam ze swoim mężem albo porozmawiam ze swoim partnerem. Jeszcze jakiś czas temu było to dla mnie czymś absolutnie normalnym, ponieważ ja też musiałam porozmawiać. I owszem, z jednej strony może być to tylko subtelne i delikatne powiedzenie nie dziękuję, ale w wielu przypadkach jest to wewnętrzne poczucie, że ja rzeczywiście muszę się zapytać o pozwolenie, czy ja mogę te pieniądze przeznaczyć na siebie. Tym większy absurd tym wszystkim jest, kiedy obie osoby w domu pracują. I jeszcze większy, kiedy to jedna osoba musi pytać o pozwolenie, a druga nie. Dochodzi do skrajności, kiedy wyliczane są pieniądze. Co ja mogę kupić, czego ja nie mogę kupić? Tak, kochana, ten live będzie zapisany. Także na spokojnie. Jeżeli macie ochotę, możecie go udostępnić na swoich tablicach, zapisać go sobie śmiało. On będzie dostępny dla Was
Chyba jest pierwsza część, będzie jeszcze druga część. I zobaczymy, co popłynie dalej, bo być może będzie to coś większego. Jakby na ten moment idę za tym, co mnie prowadzi. Więc ekstremalnym jest to, kiedy jedna osoba drugiej wydziela pieniądze, rozlicza ją. Poza FB też będzie, tak. Zostanie udostępniony na YouTubie. W tym tygodniu go opublikuję na YouTube. Wyliczanie pieniędzy na jedzenie. Rozliczanie. I druga strona medalu. Kiedy to jedna z osób ukrywa rzeczy przed tą pierwszą. Ukrywa, chowa, kombinuje. Chowa pieniądze. Nie może śmiało powiedzieć o tym i otwarcie, co sobie kupiła. Nie przyznaje się, ile zarabia. Po cichu odkłada na kupkę, o czym druga strona nie wie. I to są banalne rzeczy. Może nawet dla części z Was wydają się zupełnie naturalne. Może całe życie w takim schemacie żyliście. Toksyczność relacji to nie tylko przemoc fizyczna i psychiczna. Toksyczność relacji to moment, w którym nie możesz być w pełni sobą. W którym nie możesz otwarcie powiedzieć tego, co się z tobą dzieje, tego, czego potrzebujesz, tego, jak się czujesz. To jest moment, w którym boisz się bycia ocenioną, ocenionym, skrytykowanym. To jest powolutku, pomalutku obumieranie, zatracanie siebie. Ja pamiętam dobrze ten moment w swoim życiu. Był rok 2009 i skończyła się jedna z moich najtrudniejszych relacji życiowych. I pamiętam, że nie wiedziałam, kim jestem. I przez długi czas nie wiedziałam jeszcze, kim jestem. Na pytanie, co lubię, nie wiedziałam, jaki rodzaj muzyki lubię. Nie wiedziałam, co lubię ubierać, jaki mam styl. To był też rok największej mojej transformacji, ekstremalnej transformacji. 2009 rok. Osoby, które mnie znają sprzed tego czasu, przeżyły szok, gdzie w ciągu pół roku tak diametralnie się zmieniłam. Całe życie będąc chłopczycą, z zasłoniętymi oczyma, prawie niewidocznymi, zgarbiona, z przeświadczeniem, że jestem nikim, nic nie warta, że jestem brzydka, że nie ma znaczenia, co założę i tak wyglądam tak samo, że mogę nawet worek po ziemniakach nosić. To nie ma znaczenia. Że jestem nijaka, mdła. W pewnym momencie po prostu zwyczajnie w to wierzyłam. Przyjęłam, że czyjeś hobby jest moim hobby, że czyjeś lubienie jest moim lubieniem. Zaakceptowałam to. I kiedy nastąpiło rozstanie, nie wiedziałam, kim jestem. Mimo tej toksycznej relacji, myślałam, że umrę bez niej. I nigdy nie zapomnę tego momentu, ponieważ dla mnie był to najbardziej uwalniający moment mojego życia. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna tej osobie za to, że podjęła decyzję wtedy o tym, by ode mnie odejść. To była najważniejsza decyzja w życiu, która została podjęta nie przeze mnie. Bo ja pewnie bym jej nie podjęła. I to, co się zadziało później, zadziewa się bardzo często w takich relacjach. Kiedy ona następuje, następuje zakończenie tej relacji, nieważne z czyjej decyzji, w pewnym momencie jedna strona decyduje się wrócić. I wtedy pojawiają się słowa: przepraszam, ja już nie będę,
Ja się zmieniłem, zmieniłam. Ja już się teraz postaram, żeby było inaczej. Kochani, cuda takie nie istnieją. Jest to jedna z największych bzdur, jaką można usłyszeć od drugiej osoby. I jest to bzdura, w którą chcemy wierzyć. I nie bez powodu chcemy w nią wierzyć. Ponieważ ona dotyka najbardziej subtelnej, delikatnej, wrażliwej cząstki w nas, małego wewnętrznego dziecka. Chcemy wierzyć, że ta osoba się zmieniła. Chcemy wierzyć w tą magię, bajkową, książkową magię z wszystkich historii o księżniczkach, księciach, złych wiedźmach, jak to za machnięciem różdżki wszystko się zmienia. Ale to nie istnieje. Moja transformacja mnie samej zajęła kilka lat, 7 intensywnych lat. Ogrom procesów, tysiące godzin, ogrom warsztatów, nawet nie jestem w stanie zliczyć ilości. Setki przeczytanych książek, odbytych webinarów i drugie kolejne tysiące przepracowanych godzin z mentorami, z coachami, z terapeutami. Jakim cudem w ciągu 2 tygodni albo w ciągu miesiąca taka osoba miałaby zmienić siebie? Ponieważ ta toksyczność to nie jest coś, co jest naszym zachowaniem. To nie jest coś, co jest na wierzchu, że ja usiądę i dzisiaj sobie zdecyduję, już nie będę kogoś krzywdzić. Toksyczność płynie z tego, co nieuzdrowione w nas. Z przeszłych doświadczeń dzieciństwa. Z ogromu traum w dzieciństwie, które się wydarzyły. Jak w ciągu tak krótkiego czasu ta osoba miałaby to zrobić? Ktoś mi powie, że cuda się zdarzają. Okej, chciałabym je zobaczyć. Przez całe swoje życie nie zobaczyłam ani jednego takiego cudu. I owszem, wierzę w cuda. Wierzę, że zdarzają się cuda. Jeżeli ty wierzysz w te cuda i chcesz wierzyć tej osobie, to pozwól sobie poczekać. I spotkać się z tą osobą za rok, kiedy ty siebie doprowadzisz do ładu i składu. Powiedz takiej osobie: nie dziękuję, bo teraz potrzebuję się sobą zająć. I znajdź kogoś, kto ci pomoże stanąć na nogi. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłam wtedy, ponieważ ta osoba oczywiście, że chciała, żebyśmy do siebie wrócili. I pamiętam, jak poszłam po 3 miesiącach takiego dylematu, co zrobić, jaką decyzję podjąć. Po 3 miesiącach intensywnego starania się przez tą osobę, byśmy do siebie wrócili, bardzo intensywnego i diametralnej zmiany w zachowaniu. Kiedy poczułam, że jestem już na granicy, żeby powiedzieć tak, mimo wielu lat wcześniejszych dramatów, które się działy, zdecydowałam, że znajdę kogoś, kto mi pomoże. I pamiętam, jak przekroczyłam próg tego pokoju i osoba, która mnie wtedy miała prowadzić, zapytała mnie, czego potrzebuję. Ja powiedziałam, że potrzebuję, żeby mi pomogła nie wejść kolejny raz w ten związek. To był mój początek. Dzięki Bogu, że tam się znalazłam. Dzięki Bogu, że tam się znalazłam. Dzięki Bogu. Bo naprawdę to wszystko zmieniło. Zmieniło to przede wszystkim to, że w ten związek konkretny nie weszłam. Ale nie zmieniło to tego, by nie wejść w kolejny. Jeszcze bardziej dramatyczny. Dlatego ten live, mam nadzieję, że w jakiś sposób troszeczkę rozpocznie w was waszą osobistą transformację, waszą osobistą zmianę, że pozwoli wam przyjrzeć się temu, co się dzieje w waszym życiu
Na koniec tego live'u podam Wam takie krótkie ćwiczenie, które Wam pomoże. To będzie wstęp. Wstęp do takiej zmiany w Was. Ćwiczenie, które warto jest zrobić nie tylko w toksycznej relacji, ale w każdej relacji, kiedy czujecie się źle, kiedy zaczyna coś się między Wami dziać nie tak. To ćwiczenie bardzo mocno mi pomogło przyjrzeć się temu i zauważyć, ponieważ, tak jak powiedziałam, toksyczność relacji wynika z nieuzdrowionych ran dzieciństwa, z nieuwolnionych, dramatycznych traum, emocji, doświadczeń, tego wszystkiego, co dotknęło nas, kiedy byliśmy dziećmi. I my przenosimy to potem w życie dorosłe, czyli tak jakbyśmy wewnętrznie byli malutkimi dziećmi w różnym wieku, z potrzebami, i my z tymi potrzebami, jak z takimi rączkami malutkimi, idziemy i prosimy, by ktoś nam dał to, czego my potrzebujemy. I osoba druga, która wchodzi z nami w taką relację, jest dokładnie takim samym dzieckiem. Ona też ma niezaspokojone potrzeby, ona też ma swoje traumy. I dwie skrzywdzone osoby nie mogą dać sobie miłości bezwarunkowej, ponieważ nie wiedzą, czym jest miłość bezwarunkowa. Nie mają możliwości kochania siebie nawzajem, ponieważ nigdy nie doświadczyli tego. Nie wiedzą, czym to jest. Nie wiedzą, czym jest akceptacja drugiego człowieka, ponieważ nikt nigdy ich nie zaakceptował. Nie wiedzą, czym jest szacunek, ponieważ ich nikt nigdy nie szanował. Nie wiedzą, czym jest zaopiekowanie się drugą osobą, ponieważ nikt nigdy nimi się nie zaopiekował. Ale wiedzą, czym jest ocenianie, ponieważ byli oceniani całe życie, od narodzenia. Wiedzą, czym jest krytyka, ponieważ byli poddawani non-stop krytyce. Wiedzą, czym jest przemoc fizyczna i psychiczna, ponieważ doświadczali jej, kiedy byli dziećmi. Wiedzą, czym jest miłość warunkowa, ponieważ kochano je tylko wtedy, kiedy spełniali warunki, określone warunki. Wiedzą też doskonale, czym jest brak poczucia bezpieczeństwa, ponieważ bezpiecznie nigdy się nie czuli, bo nigdy nie wiedzieli, czego się spodziewać od mamy i taty. Ekstremalnie skrajne rzeczy dzieją się w domach, gdzie jest alkohol. Tam jest ekstremalnie dużo tego wszystkiego. Jak osoba, która doświadczyła takiego dramatu w dzieciństwie, ma znać czystą, bezwarunkową, akceptującą miłość? Skąd ma wiedzieć, czym to jest? To jest nierealne. W jaki sposób ma sobie to dać, skoro nie wie, czym to jest? Ktoś powie, pokochaj siebie, zacznij od siebie. Ale jak? Co to znaczy pokochaj siebie? Od czego ja mam zacząć? Nie wiem, od czego mam zacząć. Po co wchodzimy w takie relacje? Są trzy aspekty, które są ważne, a które, jeżeli nie są prowadzone równolegle na trzech przestrzeniach, nie jest prowadzone uzdrowienie, to ryzyko wejścia po raz ponowny w toksyczną relację jest gigantyczne. Więc pierwszym aspektem jest nasze ciało. Ciało, które jest przyzwyczajone do konkretnych emocji, do odczuwania konkretnych emocji. Jakich? Dokładnie takich, jakie odczuwałeś czy odczuwałaś przez większość swojego życia w dzieciństwie. To, jakbyś zebrała do kupy, jakie emocje charakteryzowały Twoje dzieciństwo, będzie tym, co będzie charakteryzowało Twoje dorosłe życie, jeżeli dzieciństwo nie zostało uzdrowione, jeżeli tamte traumy nie zostały rozpuszczone. Tego będziesz doświadczać w życiu dorosłym. Dlaczego? Ponieważ ciało jest przyzwyczajone do tego rodzaju doświadczenia. Drugim aspektem jest poziom podświadomy, czyli nasz podświadomy umysł, czyli wszystko to, co doświadczyliśmy będąc dzieckiem,
z poziomu przekonań, niezaspokojonych potrzeb jako dziecka, skrajnych emocji, które się działy. Wszystko to, co płynie z dzieciństwa, co w naszej podświadomości się pojawiło, kiedy byliśmy dzieckiem. Wszystko to, co na poziomie podświadomym wypracowało się w nas, jako nasze doświadczenie, jako nasze poczucie, kim my jesteśmy. Wszystko to, co nam powiedziano o nas, to jak nas traktowano, wszystkie te doświadczenia, wszystkie wydarzenia zapisane w poziomie podświadomym. I trzeci poziom. Trzecim poziomem jest przestrzeń naszej duszy. I to jest jakby aspekt, który jest na samej górze, czyli po przejściu ciała, po przejściu pracy z podświadomością, najlepiej równolegle, dochodzi praca jeszcze z przestrzenią duchową, czyli doświadczeniem, które jest ponad wszystkim, a które pojawia się w naszym życiu dla naszego wzrostu. Wówczas nie nazywamy tego traumą, tylko nazywamy to doświadczeniem. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy te największe, najbardziej dramatyczne rzeczy zostają z naszego życia uzdrowione. I nie nastąpi to uwolnienie, i nie nastąpi to uzdrowienie, i nie nastąpi cudowna, piękna relacja kolejna do momentu, dopóki nie uwolnimy i nie uzdrowimy tego, co w nas. W każdym innym przypadku będzie to powracało, powracało i powracało, za każdym razem mocniejsze, silniejsze, mocniejsze i silniejsze. To dlatego jest tak trudno najpierw wyjść z takiej relacji, a kiedy wyjdziemy, utrzymać tą decyzję, a kiedy ją utrzymamy, wejść w relację, która będzie inna, która będzie zdrową relacją, w której nie będziemy umierać wewnętrznie. Sama decyzja, wychodzę z jednej relacji i to już wystarczy, bo kolejna będzie lepsza, zrobię sobie przerwę, to nie zadziała. Kolejna nie będzie lepsza, kolejna będzie albo taka sama, albo dużo bardziej tragiczna. Ponieważ te trzy aspekty są ze sobą bardzo mocno połączone i wszystkie trzy poziomy muszą być przepracowane holistycznie, żeby nastąpiła zmiana w naszym życiu. Żebyśmy poczuli się pełni, dojrzali i dorośli. I na koniec, bo obiecałam Wam, że podam Wam ćwiczenie, które Wam pomoże. Więc na koniec tej pierwszej części chciałabym ci z Was, których ten aspekt dotyczy, którzy przede wszystkim, jak usiądziesz sobie, weźmiesz kilka głębokich wdechów i zadasz sobie pytanie, kim ja jestem, czy ja wiem, kim ja jestem, będąc z tą osobą. Czy ja przy tej osobie czuję się swobodnie? Czy ja mogę zrobić to, co chcę zrobić i nie czuję się winny, winna? Lub czy nie boję się być oceniony, skrytykowany? Jeżeli na te pytania odpowiedzi przychodzą, że nie mogę, muszę ukrywać, muszę się chować, nie mogę być sobą, muszę uważać, co powiedzieć, nie mogę wszystkiego opowiedzieć. O niektórych rzeczach w ogóle nie wolno mi mówić. To znaczy, że ta relacja powolutku gdzieś zatruwa ciebie. I to widać w twojej postawie ciała, to widać na twojej twarzy, to widać w twojej mimice, w twoich gestach, w twoich słowach. To wszystko się w tym przejawia. Teraz, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę w tym chodzi, trzeba by się przyjrzeć, z tyłu coś schowane, co jest pod tą relacją schowane. Na wierzchu jest, była miłość, ogromna miłość, zakochanie i wszystko było piękne i cudowne na samym początku, a potem się zepsuło. I teraz nie wiadomo, jak z tego wyjść. Więc pierwszą rzeczą, do której zachęcam Cię, jest to, byś usiadła, wziął zeszyt, notes, dziennik, cokolwiek lub kartkę papieru i napisał pierwsze pytanie. Co od tej osoby dostajesz?
co ta osoba ci daje, co od niej otrzymujesz. I teraz nie chodzi o materialne rzeczy, jeśli materialne, to takie też wypisz, ale chodzi także o emocjonalne rzeczy. Co ty od tej osoby dostajesz? To może być zauważenie, to mogą być jakieś komplementy, to mogą być jakieś kwiatki, to może być od czasu do czasu zabranie cię do restauracji. Wszystko, każdą rzecz, która mieści się jako odpowiedź pod tym pytaniem. Co od tej osoby dostajesz? I kiedy to napiszesz, nie ograniczaj się. Pisz wszystko tak, jak czujesz, bez oceniania, bez limitowania. To ma płynąć, ponieważ drugie pytanie sięgnie głębiej. I zanim zadasz sobie drugie pytanie, weź głęboki wdech. Jeden, drugi, trzeci. I napisz na kartce, i co jeszcze? I wtedy wyjdzie jeszcze kolejna warstwa. Kiedy już to napiszesz, weź kolejnych kilka wdechów. Zamknij oczy i następnie zadaj sobie trzecie pytanie. Który to okres twojego życia? Czyli ile lat ma dziecko w tobie, które potrzebuje właśnie takiej rzeczy? I tu może się pojawić różny okres. Jeśli tym, co otrzymujesz od tej osoby, jest uznanie lub wpatrzenie się w ciebie, albo uwielbienie ciebie. Teraz uwaga, nie chodzi o to, że to będzie codziennie, tylko w tych super chwilach. To te maleńkie kawałeczki, ta marcheweczka na kiju, którą otrzymujesz, te rzucone takie kąski, ochłapy, które od czasu do czasu są tobie rzucane, a ty się na nie rzucasz i próbujesz się nasycić tym małym kąskiem, tą małą przekąską, bo nie wiadomo, kiedy będzie kolejna. W tym szukaj. Teraz, tak jak powiedziałam, jeżeli to jest uznanie, jeżeli to jest wpatrzenie w ciebie, jeżeli masz poczucie, że jesteś ubóstwiany lub ubóstwiana czasem, to jaki to jest czas twojego życia? Najczęściej dotyczy to bardzo wczesnego dzieciństwa. Najczęściej jest to okres od narodzenia do pół roku, 8 miesięcy, kiedy tak naprawdę mama patrzy na to malutkie dziecko i jest wpatrzona w to dziecko i ojejku, ono jest takie piękne, ma takie malutkie stópki, wszystko jest takie i po tych stópkach całuje i po tym brzuszku, bo wszystko jest takie cudowne. To jest ten brak. To jest ta brakująca potrzeba, której szukasz u innych, którą chcesz, by inni ci zaspokoili. To jest to, czego nie dostałaś, kiedy byłaś maleńka i teraz chcesz, by inni tobie to dali. Chcesz być uwielbiana, chcesz być ubóstwiana lub ubóstwiany. Chcesz być najważniejszy, na pierwszym miejscu, ponad wszystkimi. To jest ta potrzeba z tego okresu. I tych przedziałów czasowych może być wiele. Tobie może przyjść konkretna cyfra do głowy. Może się to pojawić w formie konkretnej cyfry. Wtedy to zapisz. Jako czwarte pytanie zadaj sobie, jak możesz ty zacząć sobie to dawać? Ponieważ zmiana, kochani, nie następuje z abstryknięciem dwoma palcami, nie następuje zamachnięciem magiczną różdżką. Zmiana następuje od maleńkich kroków robionych codziennie, powoli, systematycznie, konsekwentnie i konsekwentnie i konsekwentnie. Jeśli wiesz, do czego chcesz dotrzeć i dokąd chcesz dotrzeć. I nikt was z tego nie wyzwoli, nikt was z tego nie wyciągnie, nikt nie przyjdzie, nie weźmie was za rękę i was nie uratuje, to się nie zadzieje. A jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek coś takiego dla was zrobi, to zrobi wam dużą krzywdę, bo wy i tak wrócicie do tego. To jest jak narkotyk. To
toksyczna relacja jest jak narkotyk i dokładnie tak działa i takie ma następstwa, kiedy z niej wychodzimy. Jest jak wyjście z uzależnienia. I owszem, dotyczy to dwóch stron. Natomiast dziś ja rozmawiam z tobą. Prawdopodobnie z tą jedną stroną danej relacji. I to ty będziesz świadomy, świadoma tego, co się dzieje. Będziesz mógł dla siebie usiąść i zrobić ten pierwszy krok. Zadać sobie te kilka pytań, obejrzeć jeszcze raz ten live od początku, pobyć ze sobą. Jeśli się pojawi w tobie smutek, przygnębienie, szok, zaskoczenie, skorzystaj z najpotężniejszego narzędzia, jakim jest dziennik i zacznij pisać, co czujesz. Daj sobie uwagę, zauważ siebie. Dziennik był narzędziem, które mnie wyciągnęło na powierzchnię. I jest narzędziem, które korzystam każdego dnia i zawsze będę o nim opowiadać jako o czymś, co jest najpotężniejsze i najbardziej dostępne dla nas wszystkich. Tylko ty możesz o tym zadecydować. Nikt inny. Ja bardzo wierzę w piękne i cudowne relacje, dojrzałe relacje, ale nie relacje z poziomu księżniczka, książę, gdzie ktoś kogoś ratuje, gdzie jest jakaś romantyczna miłość, bajkowa i w ogóle potem już następują tylko fanfary, czerwone dywany i wszyscy sobie spijamy z dzióbków nektar miłości. Dojrzała relacja to relacja, w której spotykają się ludzie, którzy nieważne, jakie mieli doświadczenia przeszłe, ale ważne, że te doświadczenia przepracowali i są gotowi na to, by spotkać się ze sobą i by zacząć budować wspólne życie, biorąc odpowiedzialność za samego siebie. I to są relacje, które mierzą się z wieloma wyzwaniami. Nie są one proste, ale są piękne, ponieważ dwie osoby chcą ze sobą być i pragną tego. I to jest piękno. Nie muszą ze sobą być. To nie jest moment, w którym ja muszę z kimś być, bo umrę bez tej osoby. To jest moment, w którym ja chcę być z tą osobą i taką decyzję podejmuję. I ta osoba druga podejmuje taką samą decyzję. I zaczynamy wtedy budować wspólnie życie, biorąc odpowiedzialność za siebie, za to, co ja czuję, za to, co się ze mną dzieje. I kiedy coś się ze mną dzieje, siadam ze sobą i robię porządek. I druga strona robi to samo. Nie przerzucam na kogoś, nie obwiniam kogoś, tylko zajmuję się sobą. Teraz ty dzisiaj siedzisz po tej drugiej stronie i do ciebie to mówię, do ciebie kieruję te słowa. Ta odpowiedzialność jest po twojej stronie. Możesz ją wziąć i wyjść z tego. Masz przed sobą osobę, która wyszła z naprawdę dwóch dramatycznych, toksycznych relacji, ekstremalnie toksycznych. Dzisiaj to jest, kochani, pierwsza część. Druga część odbędzie się na totalnej transformacji życia i tam będziemy sięgać głębiej. Więc jeżeli ktokolwiek z was ma ochotę, to zapraszam was do grupy Totalna Transformacja Życia. Zapraszam was tam i informacje o tym, kiedy live, kiedy druga część. Oczywiście pojawi się ta informacja na Facebooku, także śledźcie mój profil, mój fanpage. Ci z was, którzy są na totalnej transformacji życia, zapewne też już będą o tym wiedzieli. Dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten live was wesprze, że wam pokaże pewne przestrzenie, może troszeczkę niektóre rzeczy rozjaśni. Bardzo mocno wierzę, że druga część znacząco szerzej pokaże ten aspekt i pozwoli wam od innej strony jeszcze na to wszystko spojrzeć. Dziękuję wam za to, że ze mną byliście. Dziękuję wam za waszą obecność. Na wszystkie komentarze odpowiem, wszystkie przeczytam i się do nich będę odnosiła po zakończeniu tego live'u. Jeżeli czujecie, że to jest coś ważnego, że ten temat jest wartościowy, zwyczajnie udostępnijcie ten live na swojej tablicy. Będzie mi niezmiernie miło, ponieważ ten temat dotyczy ogromu, ogromu ludzi na całym świecie. Jest to trudny temat. Naprawdę trudny.
ale jest możliwe do wyjścia. Cudownej niedzieli, kochani. Do zobaczenia.